teraz orkiestra dla Państwa wykona utwór pod tytułem Marsz Radeckiego. Serdecznie dziękuję i na ręce pana kapelmistrza składam serdeczne podziękowania za to, że zaszczyciliście i pięknie zagraliście dla nas. Szanowni Państwo, historia marżoretek liczy już ponad 200 lat i wywodzi się z Francji. Marżoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, prezentując choreograficzne układy taneczno-marszowe do muzyki właśnie orkiestr dętych, żonglując i podrzucając przy tym pałeczki marżoretkowe, tak zwane batony. Szanowni Państwo, podczas tego jubileuszu 20-lecia nie sposób nie wspomnieć o wspaniałej współpracy, która właśnie rozwinęła się z orkiestrą dętą Stara Wieś, którą Państwo mieli przed chwilą możliwość tak wspaniałej okazałości zobaczyć, usłyszeć. Wspólne występy, Szanowni Państwo, gminne i nie tylko, wzajemne uświetnianie swoich koncertów noworocznych. Także naprawdę tutaj wielkie, wielkie, ogromne brawa jeszcze raz dla orkiestry Stara Wieś pod batutą pana Piotra Olarczyka. Teraz, Szanowni Państwo, abyśmy mogli powrócić w czas wspomnień tego znaczącego jubileuszu, przed Państwem etiuda, która wprowadzi nas ponownie w świat choreografii tanecznych, tak niezwykle bogatego dorobku gracji.
powtórzenie tego utworu. Szanowni Państwo, teraz przed Państwem będzie scena wykonana przez kadetki. Scena nawiązuje do pełnego pozytywnych emocji serialu o dwóch siostrach, serialu oczywiście dla dzieci, które za sprawą swoich magicznych umiejętności co chwilę wpadają w jakieś tarapaty. W scenie tej mażeretki Gracji również pokażą swoje mażeretkowe umiejętności pracy z pałeczką. Zapraszamy.
Układzie, który według nich pokazuje niesamowity charakter ówczesnego zespołu. Szyk, równość, tempo, wojskową grację. A ten układ, szanowni państwo, to układ mistrzowski z roku 2009. Ulubiony przez absolwentki kapitan Jack. Państwo, to ponownie my. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudzimy tutaj swoją obecnością dzisiaj, ale to już naprawdę ostatni raz dzisiaj na scenie, żeby w symbolicznym geście, proszę Państwa, przekazać władzę trzem królom, którzy siedzą na widowni. Albowiem, proszę Państwa, doszliśmy do takiego momentu, kiedy trzeba podziękować wszystkim, którzy tak pięknie pracowali na ten 20-letni jubileusz. Proszę Państwa, ja wiem, że na sali jest masa delegacji, masa osób, które chciałyby w uroczysty, osobisty sposób podziękować i Pani Teresie, i dziewczynom, ale drodzy Państwo, gdybyśmy tutaj zaczęli dziękować, to musielibyśmy jeszcze drugie 2,5 godziny spędzić. Więc mamy dla Państwa propozycję następującą. Za chwilkę przeniesiemy się do trzeciej części naszego spotkania, która odbędzie się na korytarzu. Tam, proszę Państwa, mamy przygotowany taki specjalny czerwony dywan, żeby wszyscy mogli się poczuć jak na prawdziwej gwiazdorskiej gali.
Wiem, że tam już jest prasa, tam jest telewizja, tam będą wywiady, zdjęcia. Państwo również możecie przygotować aparaty fotograficzne, wszystkie urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz. I tam poprosimy te wszystkie delegacje, które będą winszować, gratulować i składać podziękowania. Natomiast my przekażemy władzę trzem przedstawicielom, którzy będą reprezentować całą widownię. Pierwszy z królów to prezydent Majoretek, pan